Witaj kochany widzu! Dzisiaj chciałbym ci pokazać, jak możesz zostać proplayerowym streamerem Fortnite. Hey guys! Shut the fuck up, fucking bitch, I fucking mother. Ponieważ wszyscy ich kochamy! Jeżeli jesteś napalonym, spoconym dzieciakiem, który gra na rozciągniętej rozdziałce, która wygląda właśnie tak... to ten film jest dla ciebie idealny. Jednakże, teraz przed tobą są trzy etapy, które dzielą cię od zostania właśnie takim koksem. Pierwszy z nich to wyjście z bambilkowania. Następny to debilizm, czyli nadal jesteś bambilkiem, ale napoconym, który tryharduje ile wlezie. A z trzecim etapem zostajesz Evron, X-Jacob, X-Depcio Pro Player. Ale żeby dojść do tego poziomu, to naprawdę trzeba się napocić. Myślę, że większość moich kochanych widzów będzie zaczynać od pierwszego etapu, czyli wyjście z bambilkowania. Także zacznijmy od tego. Ale fajny poranek, obejrzałbym sobie streamka na Twitchu. Kogo by sobie tu obejrzeć? A co se będę? Ten się wydaje spoko. Ziomek, zmień scenę, bo ekranu nie widać. Ej, ktoś ci na czacie wiadomość napisał. Jak ci mówisz? No serio, pisze, że ekranu nie widać. Co? Ty, faktycznie. Już sorry, naprawiam widzowie. Jak coś, to gramy sobie składy tutaj z kolegami, też streamerami. Jak potrzebuję, żeby sobie kibel odetkać, to ja fachowca wołam. Żeby zacząć swoją karierę, ogólnie w Fortnite, musisz dołączyć do jakiejś drużyny e-sportowej. Najlepiej z Musical.ly albo z Facebooka, a następnie dodaj jej tag do twojej nazwy Fortnite. To jest najważniejsze, bo wtedy każdy z lobby i ze streama będzie wiedział, że ma do czynienia z poważnym gościem, który gra profesjonalnie. Hejka chłopaki, jestem posłem, mamy rekro w teamie. Suck a dick, dude. Jeżeli żadna osoba nie chce przyjąć cię do drużyny, napisałeś już 50 postów o tym, dołączyłeś do każdego możliwego Discorda i nagrałeś o tym 20 TikToków, to aby pokazać każdemu, co stracili, załóż swój własny team. Lecz jeżeli nawet ta twoja jednoosobowa, świeżo założona drużyna się rozpadnie, to jest dla ciebie alternatywa. Chociaż nie mam pojęcia, skąd to wytrzaśniesz, ale dobra, jeżeli jakimś cudem zdobędziesz swój kod twórcy, to możesz go też dodać do nazwy. Oczywiście jako bambilk będziesz potrzebować wspierających do rozwoju. Także mam kolejny tip dla ciebie, jak ich pozyskać. Załóż swojego Twittera i w każdym, dosłownie w każdym poście, jak już zrobisz o Fortnite, musisz wspomnieć o swoim kodzie twórcy, ponieważ dzięki temu ludzie zaczną go używać. Ponieważ kiedy jestem na Twitterze i widzę jakieś dzieci spamujące o swoim kodzie, to oczywiście, że go użyję. Czemu by nie? A co se będę? Mam od roku kod twórcy i jeszcze nie wypłaciłem kasy, bo nikt mnie nie wspiera. Kto pytał, ja się pytam. Jako bambilkowy streamer gameplay jest bardzo ważny, tak? Upewnij się, że twój ekran jest odpowiednio szeroko rozciągnięty. Fajnie jest też widzieć handcama. Twój styl gry musi być przeagresywny. Nieważne, że nie umiesz grać. No chyba, że kompletnie nie umiesz grać. To napierdzielaj wtedy tryb kreatywny edytacji mastur... No bo kurczę, proste jest, że lepiej jest się nauczyć grać, a potem tryhardować, zamiast mieć fancy gry. Wracając, twój styl gry musi być agresywny. Musisz raszować każdego napotkanego innego lamusa i go zmiażdżyć! Dosłownie zmiażdżyć! I to z klasą. A jak już na końcu zdobędziesz swoją wygraną ze 4 fragami, pamiętaj, aby pokazać swoje skillsy w wykręceniu tak zwanych 90 na końcu. Po prostu pokaż tym frajerom, że ty tu rządzisz. Jak już ogarniasz etap wyjścia z bambilkowania, jesteś gotowy na przejście na debilizm. Jeżeli nadal grasz jak kupa, ale tryhardujesz jak tylko możesz, to zapraszam. Jesteś teraz streamer debil. Możesz teraz zarabiać miliony na turniejach fortnite'owych na oceanii. Pamiętaj, jedyne co cię ogranicza, to twój umysł. Jedyna granica to ta w twojej głowie. Wszystko jest możliwe. Nawet to, że w końcu spotkasz ninja w Fortnite na streamie, zabijesz go i zrobisz z tego najpopularniejszy klip na Twitchu tego roku.
wracając do handcama. Jeżeli masz kamerkę i pokazujesz na niej swoją twarz, to przestań. To jest za mało spocone. Przesuń kadr na klawiaturę i usiądź wygodnie. Zaprezentuj swoją niesamowitą myszkę od Ninja. Ale na poważnie. Czy ty myślisz, że ja naprawdę patrzę na tę klawiaturę podczas grania, a mój mózg mówi: o, kliknął W i Alt F4 w tym samym momencie, więc to jest ten sposób, jakim buduję te 90. Nie rozumiem tego. Może po prostu nie jestem Evron, X Jacob, X Capcio Pro Player. Także to jest ten etap, gdy zarabiasz swoje pierwsze pieniądze z kodu twórcy, turniejów i donate'ów. Kupujesz swoją pierwszą willę, dowalony samochód i przede wszystkim mikrofon. Odpalasz go i brzmi właśnie tak. Mój nowy mikrofon jest niezaprzeczalnie święty, nie wiem, o co ci chodzi. Następne, co chcesz zrobić, to weź swój mikrofon i wsadź go sobie do buzi, przez to ludzie mogą dokładnie usłyszeć, jak oddycha profesjonalny gracz Fortnite. Możesz też zamontować pulsomierz, ale podczas walki go lepiej wyłączaj, bo jak widzowie zobaczą, jak go wypierciela poza skalę, to od razu pomyślą, że coś jest nie tak i zadzwonią po pogotowie. Także następny ważny podpunkt. Oddychanie. Upewnij się, że oddychasz odpowiednio głośno i szybko, jak to jest tylko możliwe. Prosto do mikrofonu. To jest klucz do dania widzom niezapomnianych wrażeń ze streama. A jeżeli połączysz to z kamerką, klawiaturą, z najgłośniej istniejącymi przyciskami, jakie można tylko znaleźć na rynku, i do tego ze swoim super RTX-em GeForce 9600 GT 512 MB, którego wiatraki kręcą się jak tylko mogą, żeby zasilić twój monitor ze 743 Hz, to nie zdziw się, jak zaraz przekręci się licznik widzów. Więc jeżeli załączysz wszystko w jedno, to powinieneś dostać taki rezultat. To jest dokładnie to, czego oczekujemy. Teraz jest dokładnie taki poziom w twojej karierze, że możesz napisać na Twitterze, do jakiej drużyny należysz, ile masz followów na Twitchu i tak dalej, żeby ktoś pomyślał, że coś znaczysz. No i lecimy, widzu. Teraz jesteś gotowy na etap trzeci. Etap trzeci. Zrobiłeś to. Masz to za sobą. Masz tysiące ludzi, którzy oglądają, jak się pocisz. Myślą, że jesteś królem. Ale najważniejsza rzecz, którą musisz wiedzieć, kiedy jesteś na szczycie, to, że za każdym razem, kiedy umrzesz w grze, zawsze jest jakiś powód, dlaczego umarłeś. Aha, dobra, sezon dziewiąty. Witamy w sezonie dziewiątym. Nie, no ja nie mogę wylądować na typie. Jeżeli zostałeś zabity na początku bez broni, zreportuj tego Maćka za hakowanie. I to wszystko. Oto sposób, w jaki możesz zostać profesjonalnym graczem streamującym profesjonalnie w Fortnite. Wiktami brakuje widzu 8 minut do materiału, więc tutaj ja, Kepciu, pomożę i obejrzy materiał i tutaj oceni, w sumie zareaguje bardziej niż oceni, bo tak. Witaj, kochany widzu. Dzisiaj stricto palonym, spoconym gdzieś bambiukiem, ale na Ej, ty mu nałożyłeś stricte taki efekt, czy po e-sportowej. Sport to moja akurat pasja. Zobacz, że jest ten Twitter. Jest, istnieje. Obserwuj, ale fajna foto. Dzieci spamujące o swoim... To nie jest Twitchu i tak dalej. Ej, tego nie, to kłamstwo, patrzcie, nie ma tu nic takiego. Jestem profesjonalnym graczem gry pod tytułem Fortnite Battle Royale. Polska górą, SSC to łatwo z tobą. Pa, 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 pa. Mówi na mnie coś źle śmieć, bo mi chciała jego.